Cześć, witajcie moi drodzy! Oczywiście w kolejnym odcinku. O Jezu, zagrajmy w Gothic 3 oczywiście i... Chwila. Szybki odczyt, no w pieruny znowu mi się coś zmieniło, no bez kitu. Dobra, czekajcie. Dobra, dźwięki tym razem będą dobre. Okej, okay, poziom trudności, dobra, okej. Okay. On zgniecie swych wrogów. Nie wiem czy wy to słyszycie. Bo jesteśmy jego ludem. My, ten Abul to takie kłopoty pieprzy. Bogactwo dla nas. Gniew Beliara. Ja pierdzielę. Boże, już mam go dość słuchania, powiem wam. Przez tamten odcinek, co nieco ga, takie pieprzy głupoty, co nie, moi drodzy, pewnie. Taki głupi, tak jak Xardas, tak. No, taki sam. Ale Xardas tyle nie gadał, co nie, tak jak ten gada cały czas. Bla, 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 bla. Dobra, okej. Okay. W tym odcinku zajmiemy się oczywiście... Murak? Lepiej będzie, ja... Lepiej. Dobry remix byłby, co nie? Dobra. Ale to on mi się wydaje, że on... Lepiej. Co za debil z tego niewolnika. Bo to jest niewolnik, co nie przecież. Wyszkolony assassin. Assassin's Creed. A jak? Assassin's Creed'y. Dobra, tu wszędzie jakieś kurde są, powiem wam, wejścia na dół. Znaczy nie na dół, tylko do jakichś tam jaskiń jeszcze. Tam do dalszych. Dobra, tu chyba już nic nie ma. Tak jest, nie ma nic już. Nie ma już nic. Wszystko kompletnie zniszczone. Nie, żartuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia. A jak? Do zobaczenia. No. Dobra, co my tu mamy? Boże, jakie tu wejście! Sigmor! Ale ci, na których padł gniew... Kolejny jakiś... Beliara, pierdziel! ...nigdy już nie odnaleźli spokoju. Jak się tu dostałeś? Amul mi pozwolił. Amul! 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 Stary! Do świątyni? Mam tu list, masz dla... O! Przyoket. Aldo? Tego... Bardzo go cenię. Rozumiem. Jaka jest jednak twoja... Nie, jest w porządku. Jest trochę dobrze, nie tego. Skoro tak twierdzisz, może da... Mam tu list, mam o tu... właśnie. Co? Pokaż. Ach, skoro tak, to... Dziękuję. Prosisz, abym po... Czarna ma... Nie widzę powodu. A te... Co? Co? Prawdę mówię. Och, znak do... Ej no. Na... Nie, jest... Co? Chcę czerpać? Ojocie, kręcę. Co? Jeśli szukasz pracy, a teraz? Ej, jak chcę od ciebie pracy? Boże. No jeju. Dobra, co my tu mamy ciekawego w ogóle? O. Kurde, powiem wam, jakie tu miejsca są fajne, co nie? Trochę, można powiedzieć, tak? Miej się zawsze na baczności. Dobrze. Aha, to takie miejsca są, dobra, czekajcie. Ej, poczekajcie, bo się trochę pogubiłem. Tutaj ktoś będzie w ogóle? Asasyn? Hasasyn? Kogo my tu mamy? Wow, ol, powiem wam fajne rzeczy, co nie, tutaj są. Ja cię piór. O! No. Do Beliara. Serio? Teleport do Beliara jest? Dobre. Ale ja chcę do Pakaresza też ten teleport, niestety. Nie wiem, czy będzie tutaj, ale chyba nie. Ale kurde, to złota mają, skurczybyki. What the fuck? Co? Nie chcę, kurde, żadnych handlów. No idź ty. Mamy oko na wszystko. Jesteś pewny? Dobra, zobaczymy co tam na górze jeszcze jest. Tu chyba jest ten Sigmor, ta? Podaj rzeczy i kto tam jest? Czekajcie, bo ja tu byłem już, to nie, ale... Kufer, nie, kufra nie będę brał, bo zaraz zabiją mnie i co będzie? Haha. Co nie? I co będzie? I będzie lipa. Dobra, czekajcie, bo te drogi co powiem wam... Jezu! Jakie te drogi co dziwne! Serio! Ja się już pogubiłem tu. Dobra, ja mam... chwila, no. Czekajcie, jak... O, mam, dobra, mam wejście już do tego... Do tej... świątyni, co nie? Okej, koniec pustynny.
Wyszkolony asasyn, ta. Niewyszkolony. Bojownik asasynów. Kto tu jeszcze jest? Goniec. Okej, mamy wejście do tej prawdziwej świątyni, wow. Powiem, że tu kurde. Fajne to jest. Porozmawiamy później. Tisgar, kto to w ogóle jest ten Tisgar? To jakiś jest mag. Czarny mag, co nie? Masz za sobą... Mam nadzieję, że... Tak długo jak zamierzasz wspomóc naszą społeczność, odwrotnie. Każde złotem... Brzmi? Dobra, o właśnie. Sztuki. What? Nie. 205 punktów. Jakim Nikt nie ma wątpliwości, ale do tej krainy przybywa wielu obcych. No. Niektórzy stają się naszymi gośćmi, zabijają naszych pobratów. Ostatnio coś takiego wydarzyło. Dobrze. Podobnie niech zaznają. Okej, przydałaby ci się jakaś... Przydałaby się jakaś... Naprawdę, to dobry wojownik. Niech i tak będzie. Dobra. Powiem wam, fajna misja będzie. Nie chcę żadnych kłopotów. Czego chcesz? Utalentowana tancerka. Jak tańczą. W rytmie... piosenek tego, popka. A ta co? Się zjarała? Ale najara się? Zobaczcie, kurde. Ejejej, wow. Ale fajne, kurde. Powiem wam, że ja pierwszy raz to powiem wam. Zobaczyłem takie coś, wiecie? Kurde. O właśnie. Czekajcie, da się porozmawiać? Beliar. Nie je... Aha, nie jesteś jeszcze gotów. Szkoda. Ale to dopiero jak będziemy mieli te artefakty, przecież Adanosa chyba. Ale nie, mogę się mylić, powiem wam szczerze. Mogę się mylić co do tego, bo powiem, no... Nie pamiętam już jaka to była droga ta Beliara. To chyba trzeba za orkami być. A nie wiem sam już. Ach, nie wiem szczerze mówiąc, wiecie. Ale powiem wam, że mamy... Kurczę, u asasynów 34%. Trzeba mieć u nich chyba podajże 75, jak ja dobrze pamiętam. Kurde, co nam tu jeszcze zabrakło? Co jeszcze tutaj, jakie misje mamy, kurde? Bo w tej chwili powiem wam... Nie wiem. Czekajcie, jak tu się szło? Tędy, tak? Na dół. Dobra, pójdziemy do tego Silvio i pogadam z nim na ten temat. Lepiej. A z tym to nie da się porozmawiać w ogóle. Trochę dziwne, co nie? Powiem wam. No dobra, na razie idziemy do tego Silvio. Może on nam pokaże, gdzie są te kotownicy, co nie? Zamieszkują gdzie. Najazd! A jego królestwo nastanie. Jezu, jakie on głupoty pierwszy ten Amul. Jezu, ja już mam go dość, powiem wam. Jak ci ludzie wytrzymują z takimi tutaj? Nie wiem. Czekajcie, ten Silvio był gdzie on był? Tutaj, co nie? Mam go. I? Owszem, chcę aby... My? Tak. Uzbrój się więc... Zabiorę cię stąd! Dobrze! Ej, ale gdzie mam iść z tym? Ej no. Ej, ziomuś, gdzie mam iść z tym? Chodź, Silvio, chodź, pójdziemy za tako... Pieskowy topielec. No czego nie trafiłem? Bez kitu. Pokazałem! Robaki się tobą pożywią. Robaki się... Serio? Czekajcie, a gdzie mogą być te asasyni? Boże. Jezu, krokodyl! Boże, Jezu, idę stąd. Idę jak nie dalej od krokodyli. Co nie? Czekajcie, oni czyżby oni byli tutaj ci... koczownicy? Kurde, jakie mam wejść tędy? Poczekajcie, jak tu jest? No chodź, Silvio, chodź. Zaraz zobaczymy, bo tutaj na razie nikogo nie widzę, co nie? Przecież. Tu jest jakaś jaskinia, czy mi się wydaje? Kurde, jakie fajne powiem wam miejsce. Tutaj chyba jest jakaś jaskinia. Nie, tu byłem już chyba. Potrzebuję odpowiedniego klucza. What the fuck? Kufer?
Och, no ja cię kręcę. Kufer Sigmora, ale ukrył się. Co za skubaniec, co nie? Kurde. No po prostu się zdziwiłem, jego kufer tam jest. No kurde. Czekajcie, ale tu chyba nie ma żadnych koczowników, mi się wydaje. Chyba nie. Ale zaraz zobaczymy. Nie, tu nie ma nikogo. Dobra, czekajcie, to nie tutaj jednak droga. Mi się wydaje, że tam gdzieś to te... te parszywe topielce, czy jakoś tak się to nazywało, nie pamiętam w tej chwili. Zaraz zobaczymy jeszcze raz. Chyba mi się tak wydaje, że tam są ci koczownicy. Ale poczekajcie, zaraz zobaczę. Tutaj znaczy. Najedźcy z północy. No dobra. Zaraz zobaczymy, tu wybijemy tych. Bo tu jest tylko studnia. Taka dziwna. Czy taka jeszcze starodawna, kurde, co nie? To jest żuraw! Właśnie, przypomniałem sobie, przecież takie coś kiedyś było, co nie? Kiedyś. Jeszcze w czasach... Znaczy ja tego nie pamiętam, czy ja w ogóle tego nie... W ogóle nie pamiętam, co nie? W czasach chyba wojny coś jakiego było, pamiętam. Ale tam nie mówmy o wojnie, tylko... gotik, a nie wojna, co nie? Nie mówmy o wojnie, bo i tak przecież źle się dzieje, co nie w Polsce. Czy w ogóle w Polsce i... O Jezu, jak on zapierdziela! O ja cię pierdzielę! Kurde, jaki skubaniec, powiem wam. Co nie? Kurde. Gdzie ty jesteś, Silvio? Kurde, ja czekam na ciebie, a ty gdzieś latasz w piruny, nie wiadomo gdzie. Dobra, czekajcie, szukajmy tych najpierw... Tych koczowników frajerów, co nie? Czekajcie, tu nie ma żadnej jaskini, co nie? Przecież. Brawo. O, nie trafiłem. O Jezu, jajuj. Co to? Coś cię... Dobra. Te potwory stają się męczące. Jak męczące? No kurde. Ziomuj, co ty... Pindzielisz. Ja nie mogę. Te potwory robią się męczące. No co ty nie powiesz? O, jak pięknie odjąłem. Kurde, dedaj. Pokazałeś! Robaki się tobą pożywią. Ale czekajcie, gdzie są ci... Tu nie ma żadnej jaskini, co nie? Przecież. Gdzie są ci najedźcy? Kurde. Czekajcie, tu coś mi się wydaje, ale to nie... Wątpię, by ta droga była... A zaraz zobaczymy. Nie wiem, czy da się tam skoczyć. Nie da się, kurde. Czekaj chwilę tu, Silvio. O! Jasne. Dobra. Poczekaj chwilę, sobie tu zobaczę na górze, czy coś tu w ogóle jest. Co nie? Zaraz zobaczymy. Nie, to tylko jest takie coś. A, mi się wydaje, że to tutaj będzie chyba... Czekajcie. Oni coś chyba powiedzą mi da więcej na temat. A nie. Nie powiedzą mi nic. Kurde. Czekajcie, ja tu byłem już? Tu byłem. A, bo to ten żuraw. Dobra. Kurde, gdzie to może być to miejsce, co nie? To jest pytanie takie moje zadane. Zaraz znajdziemy, spokojnie. Ale poczekajcie, na czym to jest? Na... Z północy. A, na północy, dobra, już wiem. Dobra, nie więcej już tak wiem. To chyba koło tego mi się wydaje. Koło tego, jak on się nazywał? To było ten raport z północy, co nie? Czekajcie, jak on się nazywał ten gościu? Kurde, w tej chwili powiem wam, że nie pamiętam szczerze. Kurde, skakuj. Kurde. Czekajcie, jak on się nazywa ten gościu? Poczekajcie, zaraz znajdę. Raport z północy. Akrabor właśnie. No kurde, z północy przymierzyli się z koczownikami. Ale to chyba zrobione jest, tak mi się wydaje.
Dobra, chodź Silvio, chodź. Zaraz. A jego królestwo nastanie i zadrżą ci, ku którym skieruje swój gniew. Więc zapłać złotem, bo inaczej zapłacisz krwią. Beliar nie zna litości. Dla słabych nie ma zmiłowania, tylko ból i śmierć. Ale ci z was, którzy obracają pieniądzem, muszą płacić. Dobra, chodź Silvio, jesteśmy chodź. Ludem wybranym. No chodź, szybciej. Władza dla Beliara. A jego powiem szczerze, że mam już go dość tego gadania. Serio. Go goście. A Krabor? No kurde, ale... No kurde, gdzie mogą być ci... koczownicy, jak przecież tutaj nikogo nie ma. Czyż ja ich powybijam, co nie? Podajże. Czekajcie, a może tam więcej ich jest, ale wątpię, nie. Wątpię, żeby ich dużo było tu. Nie, tylko tylu ich jest, kurde. Nie wiem, powiem wam szczerze, gdzie to może być. Poczekajcie, zobaczymy, że tutaj może gdzieś są. Ale nie, tu nie ma żadnej jaskini nawet. Co nie? A tam na górze. Właśnie. Też tak może być, co nie? Że tam na górze mogło być, ale... Kurde, wątpię. Z północy może to tutaj jest. Czekajcie, zaraz zobaczymy. Północ jest tu. Topielec, topielec. Czekajcie, zaraz zabiję tych topielców. Dobrze. Pokazałeś mu. O jak pie... O jak... O kurde. Jakie mocne. Wow. Skudna bestia. Ale za to dużo doświadczenia dostałem. No można powiedzieć, że dużo, co nie, ale... No, można tak powiedzieć, co nie. Więc jak mniej więcej. Nie, serio, kurde, ich było chyba z 5. Kurde, dobrze jest. Bardzo dobrze. O, tu jeszcze dwóch leży. Dobra, czekajcie. Okej. Gdzie on mogło być te koczownicy? Mi się wydaje, że tam na dole, ale... Ale... nie jestem pewny, powiem wam. Szczerze. Zaraz, tam jeszcze jeden topielec jest, który mnie nie zobaczył w ogóle. Te potwory stają się męczące. Oj, tam pierdzielisz głupoty, powiem ci szczerze, ziomuś. Ale tych topielców, oj, oj. No bez kitu, co nie? Kurde. Czekajcie, zobaczymy tutaj może. Czy tu co te? Czekajcie, tu nikogo nie ma. Tu jest woda już. No co jest z tobą? Dobra, pięknie. Dobrze jest, bardzo dobrze. Te potwory stają się męczące. Oj, marudzisz, ziomuś, kurde, tam. Dobra. Okej, załatwieni, znaczy. Są orkowie, czy to co mogą być ci koczownicy? To jest pytanie, co nie? Czy to tylko takie wejście do tej jaskini jest takie dziwne, szczerze mówiąc, co nie? Co to jest? Jezu, się dygłem, powiem wam. Co to jest? What the fuck? Jezu, jakie dziwne wejście, co nie? Powiem wam tutaj. Wow. Czekajcie, sobie zapalę czwóreczkę. Ojoj, o kurde, fajna jaskinia, powiem wam, co nie? Kto tu mógł zamieszkać? Chyba nikt. Co nie? Kto wie? Chyba nikt tu nie mieszka, tak myślę. To jednak nie te jaskinie są. Poczekajcie, bo tu pamiętam, jak były kiedyś jeszcze... Ojoju, ile tych topielców, ojoj, ja pierdzielę. Dobra, pięknie. Pokazałeś mu! O ja pierdziele, jeszcze jeden przylazł.
Pięknie, dobra, dasz radę, ziomuś? Te potwory stają się męczące. Oj, kurde, marudzisz tam, Boże. Człowieku, marudzisz jak nie wiem co, jak stara panna. Co nie? Kurde, marudzi. Że te potwory są męczące. No dla mnie nie są męczące w ogóle. Szczerze mówiąc. Dobra, czekajcie, bo tu tych czepielców jest dużo, jak nie wiem co, serio. Jezu, czekajcie, o kurde. Się pogubiłem, powiem wam teraz. Jeju. Serio, czekajcie, jak stąd wyjść? To jest pytanie. Nie wiem, iść przed siebie. What the fuck, się zgubiłem, powiem wam szczerze. Dobra, jest, wylazłem stąd, kurde. Głupie krzaczory, co nie? Powiem wam szczerze. Ta? No, bierz te rzeczy. Weź, co ty tu robisz? Czekajcie, tu jeszcze jakieś jest przejście, właśnie. Tam też mogło być jakieś, kurde, czego nie trafiłeś? Dobra, pięknie. Ujo, pierdziele, ile tych topielców? O, jak ładnie! Ujo, pierdziele, ile topielców, bez kitu. O, ja cię kręcę. Ujo, pierdziele. Nie trafiłem. Czekajcie. Kurde, pomogę mu. No niestety. Ja pierdziele! Kurde! Kurde, kurde, co ja zrobiłem najlepszego? Ja pierdziele! Gdzie ja zapisałem grę? O ja pierdziele, jak straciło, o Jezu. A może dobrze zrobiłem, wyczytałem grę? Kurde. Dobra, zaraz, niech pomyślę, gdzie może być. Czekajcie, północ to jest przecież tam, gdzie był ten Akrabor, co nie? Ale tam są załatwieni już ci ludzie. Czekajcie, widzimy się zaraz za chwilę. Ja tu zrobię cięcie. Okej, moi drodzy, witam was znowu z powrotem po przerwie, znaczy po cięciu, można tak powiedzieć. Tak, moi drodzy, pomyliłem się, krótko mówiąc. Tak jest, moi drodzy, pomyliłem się. Nie ta droga. Pójdziemy jeszcze raz do tego Sigmora. Porozmawiać z nim jeszcze raz, niestety. Moi drodzy, niestety. I cóż. Pogadamy szybko z tym gościem i pójdziemy z powrotem do Sylwia. I... Dobra, tu masz... Dobra. O, klucz! Aha, to jest do tego... Dobra, to jest klucz do tego podajże. Jak dobrze pamiętam, do jego kufra. Zaraz znajdziemy ten kufer, spokojnie. Tylko najpierw pójdziemy do Sylwia. Sylwio. No, no tak można powiedzieć, co nie? Tak, to będzie wyjść tędy tym wejściem, co przyszliśmy od Bensali. Tak, dobrze mówię, czy źle mówię, czekajcie. Od Bensali, dobrze powiedziałem, dobra. I tu już jest praktycznie ostatnia misja w tym mieście i pójdziemy dopiero w kolejnym odcinku pewnie do tego, do Mora Sul. Tylko czekajcie, ja sobie sprawdzę jedną rzecz jeszcze. Wszystkie udane i to będzie Silden. Jeszcze jedną rzecz sprawdzę, poczekajcie, bo nie pamiętam już. Kiwadir. Dobra, to jednak go zaprowadziłem do tego, jak on się nazywał, do Kiwadira, tego asasyna też w tym. Poczekajcie. Opierkowa robota.
Czekajcie, gdzie to zadanie mi się pojawiło? Ej, bez kitu. Czekajcie. What? A, dobra, bo ja nie ogra... Jezu, ale czekajcie. Poczekajcie, czego ja z nim nie... what? Czekajcie, gdzie to zadanie w ogóle było? Czekajcie, bo mi się coś dło... Ej, no dlaczego nie mogę mieć jego zadania, lekcja gościnności? Czekajcie chwilę. Czego mi się ono nie pojawiło w tym? Czekajcie, wczytam grę jeszcze. Jeszcze raz, czekajcie, bo mi coś tu nie pasuje znowu. Kurde. O Boże, coś mi tu nie pasuje, powiem wam. Czekajcie, no, wczytam. Może źle porozmawiałem z nim? Nie wiem. A, może mam... A, dobra, już chyba wiem czemu. Może ja nie będę brał tego klucza od niego. Właśnie. Ale nie wiem. Dlaczego nie mam tego zadania, kurde, w ogóle w tym, w dzienniku zadań. Zaraz zobaczymy. Za chwilę zobaczymy, wiecie? Zaraz zobaczymy, poczekajcie, jeszcze raz pójdziemy do tego Sigmora. Dobra, z tym nie mogę porozmawiać w ogóle, bo... Wiecie, cały czas mówię, lepiej nie, lepiej będzie jak nie będziemy rozmawiać, co nie? Na górę, dobrze idę. Dobrze idę, dobra. Tędy. Dobra, mamy. Ale... Masz dla mnie... Co? Jeśli szukasz pracy, a teraz... Aldo? Bardzo go cenię. Rozumiem. Jaka jest jedna? Jest. Dobrze więc. Może da... Ma... Co? Ach... Ej, o co... Prosisz, abym podzielił się z tą czarna ma... Nie widzę... Ej, no... A co? Prawdę. Och, syn... Znasz... Dobrze, nie? Ej, no, dlaczego nie mogę... Nie? Ej, o co kaman? Ej, przecież miałem... Chwila. Czego nie mogę z nim? O co kaman? Poczekajcie. Kurde, jeszcze raz czytam grę. Boże, o co kaman? Dlaczego nie mogę porozmawiać z tym gościem w ogóle na temat tego zadania lekcja gościnności? Przecież wtedy miałem dobrze, co nie? Nie ogarniam. A może najpierw muszę te dwie opcje porozmawiać z nim na temat Aldo i tego Sancha? O kurde. Powiem wam, trochę dziwna sprawa z tym Sigmorem w tej chwili jest. Hum. Bym wolał mieć te, bo to będzie reputacja chyba plus 20 aż. Bo tak wyczytałem właśnie w internetach, co nie? I będzie mieli 50 ileś, co nie? Jak oczywiście wykonamy te zadania, ale nie wiem dlaczego nie mogę, kurde, z nim porozmawiać na ten temat, co nie? Na ten temat tego zadania, co nie? Lekcja gościnności. Powiem wam, że trochę dziwna sprawa jest z tym gościem, serio. Zaraz zobaczymy jeszcze raz, pójdziemy zaraz za chwilę. Nie, tu, czekajcie, tutaj. Ale ja... Aldo. Bardzo go cenię. Rozumiem. Jaka jest... Jest... Dobrze więc. Może... Co? Dobra. A... Co? Jeśli szuka... A teraz... No... Co jest? Co jest to, ziomuś? No bez kitu. No bez kitu. Dziwna sprawa, co nie? Powiem wam szczerze. Serio, dziwna sprawa, powiem wam szczerze, z tym gościem jest. Serio. No kurde.
W ogóle dziwna sprawa, powiem wam szczerze, z tym go... Nie, nic nie bierz, nie. Czekajcie, gdzie jest ten teleport do... Nie do klasztoru, Boże! Serio, do klasztoru, jeju! Nie wiem, dlaczego z nim nie porozmawiam, och, kurde mole! Dziwna sprawa, powiem wam, z tym Sigmorem w tej chwili jest. Nie wiem, kurde, powiem wam szczerze. Uważaj na siebie. Czekajcie, miałem szukać do Inosa? Niech będzie do Inosa. A może A nie, czekajcie! Oj, kurde, też nie ten teleport, Boże. Już wiem, czekajcie, ja nie ogarnąłem, Boże. Czekajcie, gdzie jest ten teleport do klasztoru? Nie, to nie jest do klasztoru, czekajcie. Okara. Gdzie jest ten teleport? Kurde, nie mam teleportu, ja cię kręcę, czekajcie, wczytam grę jeszcze raz. O Boże, wybaczcie, że... Nie wiem, co ja tu odwalam teraz. Ale dobra. Kurde. Jeszcze raz, co to Tizgara trzeba pójść z tym zadaniem? Ja nie ogarnąłem, Boże. Wybaczcie. Chyba to tak od Tizgara. Boże, co ja tu robię teraz? Nie wiem. Kurde, jeszcze raz zaraz pójdziemy, spokojnie. Dobra, jeszcze raz idziemy. Dobra, tym razem już bez żadnych lamień. Czy bez lamienia, o. Krótko mówiąc. Ja nie ogarnąłem by to do Tizgara, muszę pójść z tym zadaniem, ten lekcja gościnności. Ja myślałem, że to kurde ten dał. Sigmor. Oj, wybaczcie, kurde, jest za dużo. No. Dobra. Dobra. Dobra, okej. Oj, nie tędy. Czekajcie, tak jak wracaliśmy, to nie pójść trzeba. Tak. I do Tizgara szybko pójść. W tej chwili. Kurde, ja nie ogarnąłem, powiem wam, że to trzeba tędy iść. To do tego Tizgara, co nie? Oczywiście. Aj, jestem nieogar. Trochę teraz w tym odcinku, co nie? No ale dobra, okej. Dlatego, że się cieszę, że powoli kończę grę. I dlatego. Wiecie, jak to jest. Człowiek się cieszy, że kończy grę, ale jeszcze trochę zostało, co nie, do końca. I dlatego się śpieszę, jak... Zajmę się problemami. O, właśnie, to od niego, widzicie? Nie ogarnąłem, powiem wam. Udało mi się. A nie mogę. Dobra. 54 poziom mamy? Wow. No powiem wam, że... Dobrze. Bardzo dobrze jest. Czekajcie, mamy tak. Reputacji... L, no. A my tak, w Nordmarze 84. U orków 15, no tak sobie. U buntowników 45, 60, 34, 5. Powiem wam, że u asasynów mamy na raz... Na czwartym miejscu, powiem wam. Najmniej to u koczowników, no ale koczownicy to są najgorsi, co nie? Według mnie. Czekajcie, jakbym na przykład... O Jezu. Dobra. Widzicie, jaki szybki skok? Dobra, okej, idziemy do tego Silvio jeszcze raz. I to wiem już, gdzie to będzie. Tak, już wiem, tak mniej więcej. No idź, no idź, kurde, ziomuś. Dobra. Nie, powiem wam, że nie ogarnąłem, powiem wam w tej chwili. Że to trzeba pójść do tego, do... Chodź, zabiorę cię. Dobra, klucz mam od Tizgara. To pójdziemy najpierw do tej jaskini. Szybciutko.
Nie, nie ogarnąłem, powiem wam kurde szczerze. Dobra, już nie będę nic mówił już o tym ogarnięciu się tej misji, co nie, tylko idziemy. Dobrze idę? Dobrze idę, dobra. Dobra, tu jest te wyjście, ale najpierw pójdziemy do tej jaskini. Czekajcie, wiesz o tym, co... Wiesz co, Sylwia? Chodź szybciej. Chodź, ja cię tu zostawię i zaraz przyjdzie do ciebie. Chodź tu. No Boże, rusz się. Chodź tu i zaczekaj tutaj na mnie. Dobra, zaraz przyjdę. Sylwio. Popatrz, zobaczę tylko tę jaskinię. Czekajcie, ona była tam dalej, co nie? Tak jest, dobra. Zobaczę, co on trzyma w tej jaskini, co nie? Ten... Kizgar. Fuj, Sigmor, Boże. Dobra. Potrzebuję. No przecież wziąłem klucz. No bez kitu. Nie brałem? Łata. Dobra, nie wa... dobra, zrobię to poza nagraniem, jako że oczywiście nie zapomnę. Dobra, idziemy. Nie chcę się wracać do tego... za bardzo, do tego Sigmora. Znowuż. Ale teleportu nie mam, to będzie jeszcze gorzej. Teleport by się przydał. Zaraz znajdę spokojnie ten teleport do Vakareszu, to nie? Dobra, chodź. Dobra, chodźmy. Dobra, chodźmy tych koczowników zabić. Kamienna pokrzywa, o fajnie powiem wam. Ale z tym nie mogę, aha, z tym nie mogę. Czekajcie, i teraz tak, jaskini trzeba szukać te najpierw. Gdzie ona może być? Czekajcie. Tu, czyżby tutaj? Mamy jakieś tam, widzicie? Czy mi się wydaje? Zaraz zobaczymy za chwilę. Czy to tutaj, czy to nie tutaj? Bo w tej chwili nie jestem pewny. Chyba tutaj. Tak czy nie? Tak jest, dobra, mamy. Sinikar. Nazywam się Sinikar. Szkoda. Ta, tylko... Wiesz co, zabijecie. Schowaj broń. A czekajcie. Odłóż to. Oj, zamknij się już. Ale tu nie ma żadnych bandytów. Ej no. To nie jest tutaj chyba. Czekajcie, zaraz zobaczymy jeszcze tu. Tutaj też nie ma. Mam go zabić może tego Sinikara? Właśnie, to jest pytanie. To jest właśnie... nie pytanie, tylko Boże. Nie wiem, czy mam go zabić, czy co mam z nim zrobić. Zatrzymaj się, ty tchórzu. Dedykuję to zwycięstwo Beliarowi. Ta? Dobra. Okej. O, widzę, że dobre rzeczy miał. Dobra. To tak. Gdzie może być ta kryjówka tych bandytów? Nie wiem, czy to zrobiłem z tym gościem, ale... Nie wiem. Powiem wam szczerze. Czekajcie. Najpierw poszukajmy może tej kryjówki. O! Czekajcie, a tu w jaskini, czy nie? Czekajcie. Mora sól. Kurde. Tutaj coś jest? Tutaj coś będzie? Czy nie ma tu nic? Jakiś... Jezu! To zaczę, ja pierdzielę. O ja pierdziule. Spadaj, paskudo. Spadaj, paskudo, ty. Ty, paskudo. No jak oberwą? Co nie, a jak? Spadaj, paskudo. Spadaj. Dobra, pięknie. Dedaj. O Jezu, nie trafiłem. No bez kitu. Fuck. Dobra. Za paskudna bestia. No niestety, paskudne bestie. Co tutaj, co nie, ziomuś? Czekajcie. Kurde. Tutaj na górę mam wejść z tym? Hmm.
Zaraz zobaczymy tutaj. O, tu kogoś mamy jakiegoś. What the fuck? Co to jest za jaskinia w ogóle? Czyżby rabusie? Poczekajcie. Jak to ja się zastanowię. Przypomina mi ta jaskinia jedno z mniej. A, tu jest ta jaskinia. Czekajcie, co to za jaskinia jest w ogóle? Czekajcie, my jesteśmy blisko... Bensali? Tu nie ma żadnych tych... A, bo to są te... Dobra, już wiem. Czekaj, gdzie jest ten Silvio? Ej, Silvio, gdzie ty jesteś? Kurde, już się zgubił, no bez kitu. O Boże, gdzie ty jesteś? Dobra, lecisz. Kurde, gdzie mogłaby być ta... ta kryjówka? Czekajcie, może tutaj... A, może na górze, właśnie. Też nie pomyślałem, co nie, powiem wam. O tej górze. Zaraz zobaczymy, wiecie? Bo nie jestem pewny, powiem wam w tej chwili, nie jestem pewny. A, bo tam na górze to te przecież. Robaki się tobą. Dobra, może w kogoś trafiłem, ale wątpię. Co nie? Tam jest jakaś jaskinia, czy mi się wydaje? Czekajcie. Nie ma, kurde, żadnej jaskini tutaj. Nie wiem, powiem wam, gdzie to może być. Nie wiem. Nie, tu nic nie ma takiego ciekawego, powiem wam. No nie ma. Nie ma nic ciekawego tu. Kurde, gdzie to może być? Kurde, teraz szukać pół godziny, Boże. Oh my god, gdzie to może być? Czekajcie, tak? Od Benito, ale kurde... to nie ma drugiej jaskini, co nie? Przecież. Kurde. Dziwna sprawa, powiem wam, z tym jest też. Niestety. Gdzie ten jest ten... Gdzieś po las, kurde, ten Silvio. Ojeju. Gdzie on jest? Kurde, chościu, ty. Gdzieś ty po las. Gdzieś ty po las. Ty. Gdzie on po las? Bez kitu. No pięknie po prostu. Zgubiłem go. Ja cię kręcę. Jaj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 
Aha, chyba wiem już. Ale on umie pływać, ten gościu? Czekajcie, zaraz zobaczymy tam dalej, wiecie? Właśnie. Tu jest jakiś też. Widzicie, jakaś wysepka. Ale chyba tam nie ma nikogo. Zaraz zobaczymy za chwilę. Czekajcie. Uwaga na te. Ja pierdzielę, to pielce. Oh my god, daleko. Nie, ja nie chcę tu iść nawet, nie ma mowy. Idę na drugą stronę. Z powrotem. Nie chcę mi się tu iść w ogóle, nawet powiem, do tego miejsca. Nie ma mowy nawet. Może gdzieś tu dalej, właśnie. Tam coś jest jeszcze. Widzicie, jakieś ruiny, nie ruiny? Kurde, co to w ogóle może być? Jakaś wieża rozwalona, kurde. O ja pierdzielę. O Jezu, piaskowe topielce, bez kitu, oh my god. A tu co tu mamy ciekawego? Tu nie ma żadnego wejścia do jaskini, co nie? Znowu topielce. Topielce, wszędzie topielce, Boże. Serio, i kropice. No pięknie, co nie, powiem wam. Czekajcie, tam jakieś mam wejść, ale nie. A zaraz zobaczymy, najpierw tutaj pójdę. Znaczy, popłynę tutaj. Na tą wysepkę. A jak nie znajdę, to... kurde, krokodyle. Co my tu jeszcze mamy? Krokodyle, co jeszcze tutaj ciekawego? Kropijce! Jezu, nie zobaczyłem tej kropije w ogóle, powiem wam szczerze. Serio. Dobra. Kurde, jak tu teraz skoczyć na to?
kurde, najgorsze, Jezu, jak ja tam skoczyć do tego miejsca teraz? A czekajcie, to jest... Wysepka czy nie wysepka, to tylko taka górka. Kurde. Czekajcie, zobaczymy tutaj jeszcze. Tu nikogo nie ma, powiem wam, co nie? Kurde. Co za skurczybyki się schowały, co nie? Trochę dziwne to jest, panie wam. O, czekajcie, 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 tu mamy... Tu mamy jakąś grupkę. Sam się o to prosiłeś. Jesteś pewny? Sam się o to prosiłeś. Dobra, chodźcie, pobiję was. Skurczybyki jenny. O ja pierdziele. Cześć, spadaj. Spadaj, paskudo. Dobra. Nie, spadaj. Kurde, ja nie chcę tutaj walki teraz. Oh my god. Nie ma mowy, kurde, nie. Nie to! Fuck, co ja biorę? Co ja zjadłem? No bez kitu, Boże. Co ja zjadłem ciekawego? Nic. Dobra, spadaj, paskudo. Spadaj. Pięknie. Dobra. No, spadaj, goniec. Goniec, zjadaj. Hehe, oberwał. Dobrze. Dobra i... Koniec. Redże jeszcze dostał, tak? Dobra, mam nadzieję, że tu nie będzie nikogo takiego z tych. Dobra, pięknie, dostaję. Kurde, jak chcę, żeby ten dead. Spadaj! Pięknie, dobra. Deadly. Znaczy dead. Jeszcze ten strażnik klanu, co nie? No, dorwałeś mnie. I co z tego? I co z tego, paskudo? Dobra, pięknie. Jeszcze ktoś został tutaj? Tak jest. Oj, tu jeszcze koczownicy zostały. Kurde mole. Wow, jako... O, knut! Dobry skubaniec jest, co nie? Powiem wam szczerze. To jest kurde niewolnik, buntownik. Co nie? Szczerze mówiąc. O, jako beru, pięknie powiem wam. Pięknie. Dedaj ziomuś. Pięknie, udało się. Kurde, jeszcze brakuje mi 20 kurde tych reputacji, kurde, mole. No bez kitu. Dużo, co nie? Powiem wam szczerze. Bardzo. Czekajcie, tu kto tu dead? Goniec pustynny. O, a te recz dead. Dobra. Tu jeszcze ktoś dead chyba, podajże, tak jest. Dobra, wojownik. Strażnik klanu. Tam ktoś jeszcze jest, czy już nie ma nikogo? Tak przy okazji, chyba nikogo nie ma już. A tu ktoś... Dead. Widzę, że... Jakieś fajne miejsce tu znaleźli sobie, co nie? Kurde, skurczybyki jenne. No. No dobra, ale wszyscy załatwieni są. Czekajcie, nie mam teleportu do tego, do... Czekajcie, do Innosa to jest... Nie, to w klasztorze jest, o nie. Nie mam, kurde, lipa. Powiem wam. Dobrze, moi drodzy, w kolejnym odcinku dojdziemy już do Pokareszu, pójdziemy do Tizgara i wyruszymy do, oczywiście, do Morasul. Widzimy się oczywiście w kolejnym materiale. Cześć.